Siemaneczko dla wszystkich. Sobota, 6:34. Dojeżdżamy do Tczewa, targowisko miejskie. Zobaczymy, co dzisiaj tam proponują, jak to wygląda. Troszkę nam dzisiaj zeszło szybsza trasa, twardnęliśmy się na zielone światła. Żonka pożyczyła bolida, czyli Formułę 1, ale muszę za to jej odkurzyć. Kto by jechał do Tczewa, to tutaj się skręca. Zobaczymy, czy będzie gdzie stanąć. A my za góry staniemy. 6:35. Pogoda jest taka średnia, nie pada. Nie ma niebieskiego nieba, nie ma słońca. Temperatura jest 10 na plusie. Zobaczymy, co tam dzisiaj panowie powynosili z piwnicy. Dobra. Pozdrawiamy, zaraz będzie kontynuacja. Mamy jeszcze 3 km. Dzisiaj w ogóle w nocy wyjeżdżamy na targowisko miejskie w Nasielsku i w Płońsku. W 6 jedziemy. Jeden na dachu, Bolek na dachu jedzie. Jako kogut. Ty się cieszysz. Kamizelkę ubierze brukarska i będziemy lecieć. Ogień. Panowie, chciałem jeszcze powiedzieć, ostatni nasz wyjazd w Sulejówku, jak byliśmy na targowisku, pan Góra Rura się tak spieszył na Płońsk, że dostaliśmy mandat 300 zł i 5 punktów. Musimy się rzucać w 4, dobrze, to będzie w 4, zrzutka. Tak się spieszyliśmy, że mandat dostaliśmy. Dobrze, tylko 25 przekroczyliśmy. Pomiarówka nas trzasnęła. Nie wiadomo, kto kierował, ale to nieważne. Jechaliśmy w 4 i zrzutę robimy po 75 zł. I weźmiemy na Gargamela mandacik, czyli na Leszka. On i tak nie jeździ. On schorowany człowiek, to powiemy, że to on kierował. Dobra, Góra Rura, zaraz dojeżdżamy. Panowie, 12:25, 3 są na dachu, 2 Murzyny i 1 Budapeszt. 12:25, 50 sztuk, 25. Zadzwoniłem do sąsiada, bo patrzę, że jest, chyba chodziły mu gołębie, żeby zgonił, zgodził się. Lekki trening, szybko z jajek złapałem. 50 sztuk, tam zostało trochę gołąbków. Zamknę tu, dla bezpieczeństwa. Jeden gołąb idzie z Budapesztów, od Budapesztów. My nawet tam z jajek złapałem, dobra. Lecimy, zaraz to coś dogramy. Wyjeżdżamy. Dochodzi do wpół do 12:30, dojeżdżamy. Wyjeżdżamy raczej. Sprzętem po niemieckim LTEC, czyli Volkswagen. Trochę go podszykowałem, dałem do sprzedania. To maszyna taka niezawodna. Chodzi jak pszczółka. Panowie, już wam tłumaczę. Dojeżdżaliśmy do Tczewa, nagrałem fajny początek. Tutaj nasza, zobaczcie, ekipa, Sulejówek, zajebiście, nie? 300, proszę. Ale to nie o to chodzi. Weszliśmy z Przemkiem na rynek, zadzwonił telefon, bardzo sprawy ciężkie, rodzinne. Byliśmy na rynku może 4 minuty, musieliśmy szybko wracać. Ważniejsza była rodzina i szybko powrót, coś się stało tragicznego. Ale na razie nic nie mówię, ale bądźmy dobrej myśli, będzie wszystko w porządku. Nic na razie nie mówię, coś jest niedobrego bardzo, coś się stało bardzo niedobrego. Ale jest wszystko kontrolowane, jest wszystko skontrolowane. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nic nie mówię, bo nie mogę, bo to... Nie mogę mówić i dlatego jest niedobrze, panowie. Na razie jest niedobrze, ale wierzę, że będzie dobrze. To sprawy rodzinne, dlatego ważniejsze były sprawy rodzinne niż jakiś film na rynku, czy targowisko miejskie w Tczewie. Dzisiaj jedziemy na Nasielsk. Jeszcze zobaczymy, czy Przemo pojedzie. Nie wiadomo, czy pojedzie. Ale bądźmy dobrej myśli. Ja życzę, żeby było jak najlepiej. To mój kolega, dobry przyjaciel. I naprawdę, jest sytuacja niedobra. Ale trzeba być zawsze dobrej myśli i będzie dobrze. Dobra, koniec tematu. Jadę do sąsiada podpuścić. 50 sztuk. Zobaczymy, jak polecą. Film będzie krótki. Będzie targ.
Tytuł będzie tak. Panowie, zaraz będę przerzucał młodziaki. Zapraszam na mój kanał o pocztowych. Tam ogląda 2000 osób, a subskrypcji jest 500. Nie może tak być. Chcecie, żebym nagrywał? To jak oglądasz, zrób subskrypcję. Piekarnia zamknięta. To tutaj muszę wyrzucić. Tutaj wyrzucę, tylko się odstawię w drugą stronę. Tu, gdzie sąsiad mieszka, wyraził zgodę. Odwrócimy się. Wygoni parę sztuk. Myślałem, że on tu jedzie, a on tu nie jedzie. 50 sztuk szybko na temat. Za szybko steczny rzuciłem. Spalić gumę mam, jak to się pali? Kurczę. Dobra, tutaj wjadę. Nie palę góry, bo sąsiad nie pozwoli, będzie zaraz powiedział, że jestem wariat. Żeby tylko liczył na haczu. Wjadę tu w bramę. I tutaj wystawię klatki i zaraz je puszczę. Dobra, muszę pauzę dać, zadzwonić do sąsiada, że jestem gotowy. Zobaczcie, jak ładnie go przygotowałem. Laleczka. Felgi pomalowałem. Zaprawki porobił. Siema, dzieciaki. Troszkę przyświrowałem z wami, co? Dobra, tutaj będzie dobrze. Tu będzie pan zadowolony. Szybko do domu, bo na jajka. Dobra, dzwonimy do niego. 50 sztuk. Dobra, Wojtek już wie, wygania gołębie. Też coś tam robił w gołębniku. To jednak jego Budapeszt otworzył, tylko nie nagrywał filmu. Mówi, że latały, nie chciały mu wejść. Ale to z gołębnika obok, to powchodziły na głód. Zaraz będzie smynował. To jakieś pocztowe. O, wygaria. Tu jest za tymi chujerkami. Coś słabo widać. Wytrę. Nie mogę gadać. Odrzucamy. Dobra, jedź, bo zaraz będzie tutaj lodzik. Dobra, maluchy gotowe? Dawać, góra, rura. Podpust taki szybki, spontanik. Jak to ja mówię, już niektórzy mówią po mojemu, na niektórych kanałach. Żebyście się nie zanudzili. Targu nie będzie, już mówiłem. Ale byliśmy tam. Dojeżdżaliśmy. Widzę, wylatują. Nie wiem, może nie chcą wychodzić z gniazd. Może coś obsadzić. Zobaczymy. Łapałem obojętnie jak. Nie wiem, czy jakiś nieświeży nie jest. Rzuca w klatkę i rura. Rura, góra. Pogoda nie jest za piękna. Tak jakby miało padać. Przebija się słońce trochę. Trochę biało, zimno. Trochę biało, zimno. Co one tam nie mogą wyjść, bo nie mogą wyjść. Ta-da-da. Panowie, nie pisać ile kilometrów, ile co, ile po co, na co, robię to dla siebie i robię tak, jak po prostu chce mi się robić. A jak komuś się nie podoba, to niech sobie zrobi na ile kilometrów, wymierzy sobie taśmą i nie będzie gadał mi czy samochodem, czy tym. Już pokazałem, jeden się śmiał, czy dwóch się śmiało, czy pięciu na grupach się śmiało, że pocztowe przeprowadziły, to na drugi dzień dałem na 39. Głębnie muszą pracować. Tak jak ty z nimi pracujesz, one muszą się odwdzięczać. A nie tam, każdy robi po swojemu, a filmik sobie robię, żeby po prostu Ola pojechała dzisiaj do Warszawy, bo jutro ma mała jakiś tam turniej, nie turniej, tylko jakiś tam, jakieś tam rolka coś. Zawody, o jej pierwsza startuje o 7 rano, czy o 8, to dzisiaj pojechała do koleżanki pod Warszawę, tam gdzieś koło Jacka, koło tego Czarka, dokładnie chyba koło Nadarzeń, czy gdzieś tam. Co tam jest, panowie? Przedłużamy, nie ma przedłużania. Góra, rura. Jeszcze nic nie widać u niego w głębi,
ale widziałem już po wylatywało parę sztuk. Mówił, że ganiał wcześniej. Nieważne jak będą latały, ważne, że ma jaja i zgoni. Zadzwoniłem grzecznie, z nim dobrze żyje. Łapać sobie nie łapiemy, ja tam nie chcę jego. Moje jak chce to niech łapie. Chce to niech wypuszcza, co tam chce to robi. Nie chcą iść same, to przyjdą tutaj. Ale to jeszcze u mnie są lęgi. Wojtuś, dawaj, bo mamy ją jajka. Jajka mają. Pękną jajka. Zara lecicie, co się denerwujecie? Ten samiec 8-8 też idzie. Nie ma tam, zmiłuj się na niego. Co jest za długo to trwa. Takie murzynki. Ale dużo mam czarnych, a młodych się dużo siwych napluło. Dzisiaj pokażę wam pocztowych, ile przerzuciłem. Kupiłem tabletki. 3 w jednym. Każdy dostanie w dzioba. Pokażę wam, nagram. I zapraszam na mój kanał. Panowie, oglądacie kanał? To tylko starczy, że zrobicie subskrypcję i dzwoneczek. Nic was to nie kosztuje. A mnie kosztuje internet, czas i wszystko. Żebyście siedzieli w fotelu, pili kawę albo piwem zapijali, palili cygaro i oglądali czubka Andrzeja. Jak dla was nagrywa film. Jutro dla was nagram 2 filmy. W Płońsku i w Nasielsku. Dzisiaj lecimy. Coś to długo idzie. Coś za długo to idzie. Zajaram jeszcze fajkę. Dużo palę. Będę musiał sfolgować trochę. Chyba pauzę muszę zrobić. Ale czuję, że zaraz to spędzi. Albo linki sparuję. Kratę. Maluchy, już jedziemy z koksem. Pokażcie tutaj, jak to się świruje na wybrzeżu. Nie mam ognia. Przypaliłem. Trzeba się ściemy. Góra, rura. Dobra, pauzuję, bo to będzie za długo. Chyba, że zaraz spędzi. To spędził, a nie spędził. Wojtek! Góra, rura. Dawaj! Krzyczy, że już. No jak już, odlewa już. O, idą. Biorę flagę. A jeszcze jakiś samochód jedzie. Zdążymy. Poszły jego. Dobra. Czekajcie. Zobaczcie, szybko. Kaczka. Tu są boje. Może się strzelą. Nie strzelą się. Co ty poszły? Źle to poszło, ale to lis. Wojtka tu. Moje tu. Ale idą chyba. Idą. Gdzie? Moje tam poszły. Za wysoko poszły. Chodzą. O, tu są boje. Idą. Dobrze. Będzie ścina. Zwiadowcy poszły. Jest, panowie, jest ścina. Jeden już jest mój u niego. No i dobrze. Piękna ścina będzie.
Trzy się zabrały. Cofnęły się z moimi. Przetarły się tylko. Te u góry jest parę moich, a moje już poszły, zobacz. Dobra. Trzy są jego. Jego trzy idą. Idą trzy jego do mnie. Ale jeden wraca. Odwrócił, poszedł. O, pięknie poszły. Gonią się. Wojtek! Z góry jak coś będzie. Dobra. Nie pękaj. Cztery się zabrały twoje. Dziękuję. Panowie, cztery się zabrały. Z Wojtka się cztery zabrały na 100%. Ale to jeszcze nie sztuka. Sztuka jeszcze to obsadzić, ale ja nikt nie będę obsadzał. Bo z sąsiadem trzeba dobrze żyć. Jest jeden sąsiad, panowie, tak złoto. Po to mam się kłócić jak kiedyś. To tylko gołębie. U nas taki gołąb kosztuje 10 zł. Tylko ja w niego w pracy wkładam, Wojtek wkłada pracy. Bo nasze gołębie drożej kosztują. Ale my nie sprzedajemy. Ja nie wiem, ja nie sprzedaję już. Ja wolę puścić, popatrzeć sobie. Pięknie poszły. Myślałem, że były źle puszczone, ale się obtarły. Szczęście. Deszcz nie chcą chodzić za dobrze. Wojtka też nie chcą chodzić. Jajka mają. Burzyn jest taki, że jak jajka ma. Odległość jest, panowie, 93 km. 98 samochodem, bo jechałem przez Trójmiasto, żeby puścić. Zaraz będziemy szczynana. Chodzą. Nic nie szparuje. Asy są, nad dołem, zobaczcie, 50 sztuk, nie wiem czy coś zostało, ale moim zdaniem nie, bo się zabrały. Zjeżdżają, tygrysy zjeżdżają. Zobaczymy, czy jak odejdą jego te cztery. Tylko najgorzej, że on ma takie samo rączki, podobne. Jadą w dach. Są, tygrysy są. To są gołębiaki, wjeżdżają w dach. Nawet nie znaczy. Siadają wszystkie? To jak były, panowie, to są... Ale jeszcze zjeżdżają. Jeszcze jeden jest. Nie wiem, czy coś poszło, czy nie. Siedzą wszystkie. Jest jeszcze jeden niedobitek. Mogły usiąść, bo ładnie pracowały. Teraz mają lęgi, to wiecie jak to, nie? Niech zjedzie. Przykręcę koło i tylko zerknę i wygonię. Nie ma tam. Jest, niedobitek. Zjechał. Pokażemy, że nie mówił też, że ja łapię i chowam do piwnicy. Hop, chodź. Panowie, lot, mówię do murzynów. Panowie moje dzieciaki, zdałyście egzamin, malutki, szybki to był locik, na jajka szybko zjeżdżać. Jest coś, Wojtka? Chyba nie ma. Nie, nic nie ma. Zobaczcie. Ale cztery były. To się cofnęły, to ma dobre. No i tak się wyrabia gołębie. W środku na pewno nic nie ma. Nie wiem, czy moje na 200% są wszystkie. Idź, chcecie co? Da jajka. Siadać. Nie ma nic jego. Nic nie ma. Ta jest nie z tego gołębnika, to ją zabiorę. Ona przyszła z tego gołębnika, jedna. Wszystkie są.
Dobra, ja sobie działam teraz gołębnik tamten. Pocztowy rozdzielam. Jakie zadowolone, co? Jakie zadowolone, nie? Tygrysy. Nie ma nic. Nie ma. Wzrokowo widzę, że nie ma. Wzrokowo widzę, że są wszystkie. Ale cztery się zabrały z niego, bo widziałem. Cztery na bak się zabrały. No ale nie widziałem, czy się cofnęły, bo ostatnio kiedyś też taka sytuacja była. I zabrały się, ale w połowie drogi się cofnęły. Cofnęły się w połowie drogi. Dobra. Pozdrawiam na dzisiaj. Tyle. Do zobaczenia. Zaraz będzie film o pocztowych. Zapraszam serdecznie w sobotę. Pocztowe Andrzeja Elbląg, panowie, nie wchodzicie, a dajcie subskrypcję. Dajcie subskrypcję. Zobaczcie, jakie buziaki. Gumbasy. Dzisiaj będą przerzucone. Będzie pokazane, gdzie będą przerzucone, jak to będzie wyglądało. Idę po wkrętarkę, idę tam działać. Zaraz trochę nagram pocztowe. Odrzucę. Nie wiem, ile odrzucę. Murzyny tu zostaną. Pocztowe na pewno odrzucę. Ponik im postawimy. Dobra. Pozdrawiamy. Komu się podobał film dzisiejszy, to kciuka dajcie. Nic więcej. Nie trzeba pisać. Kciuka albo subskrypcję samą. Nie trzeba też pisać dla Andrzeja. To nie chodzi o pisanie już teraz. Subskrypcję, panowie. Najważniejsza subskrypcja i dajcie dzwoneczek. Kciuka możecie, nie musicie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Elbląga. Jutro będziecie mieli film. Nasielsk, Płońsk. Pozdro, do zobaczenia.